Witam w kolejnym filmie z cyklu Szkoła Biwakowania. To jest taki cykl skierowany dla osób początkujących, które zaczynają swoją przygodę z wędrówkami, z biwakowaniem. I dzisiaj temat, z prawdziwej szkoły przetrwania. Nie umiejętność rozpalania ognia, nie umiejętność budowania szałasów, ale właśnie umiejętność dobrego planowania wędrówki i umiejętność nawigowania w terenie, bo o tych dwóch rzeczach dzisiaj będę mówił. Właśnie te umiejętności najczęściej wpłyną na to, czy nie wpakujemy się w jakieś tarapaty. Chcę podkreślić, że to, co będę Wam dzisiaj prezentował, to jest mój sposób wykonywania pewnych czynności. To nie oznacza, że to jest jedyny słuszny sposób, że inne metody są nieprawidłowe. To jest po prostu jakiś schemat postępowania, którym ja się kieruję. Tyle i tylko tyle. Opowiem o tym, jak planuję wędrówkę, z jakich narzędzi korzystam przy planowaniu wyjścia w teren. Opowiem trochę o kompasach, o mapach, no i o GPS-ach, bo trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić dyskusję o nawigacji i o bezpieczeństwie w terenie bez nawigacji satelitarnej. Jeśli interesuje Was temat bezpieczeństwa wędrówek, to bardzo polecam Wam śledzenie profili TOPR-u, GoPR-u w mediach społecznościowych. To jest bardzo dobre studium przypadku. Bardzo często są tam opisywane interwencje, no i przyczyny, co się stało, dlaczego turyści musieli korzystać z pomocy służb ratunkowych. W wielu przypadkach przyczyną takiej interwencji jest po prostu zagubienie. No, z tego można wyciągnąć bardzo prosty wniosek. Skoro turyści zagubili się na szlaku, ale potrafili wezwać pomoc, potrafili zadzwonić po GoPR, znaczy, że mieli w ręce narzędzie, które bez większego problemu powinno doprowadzić do tego, że tej orientacji w terenie nie stracą i że będą znali swoją lokalizację i będą wiedzieli, w jakim kierunku się poruszać, żeby dojść do szlaku. Jeśli mieliby tylko taką wiedzę, mogli mieć w telefonie aplikację, która prawdopodobnie wybawiłaby ich z opresji. No ale zanim Wam opowiem o kilku zasadach dotyczących nawigowania w terenie i posługiwania się mapą, kompasem i GPS-em, to na chwilę przeniesiemy się w czasie i przestrzeni. Ten odcinek będzie miał nieco inną formę. Teraz zapraszam Was przed komputer i pokażę Wam, jak jeszcze w domu na etapie planowania, właśnie wykorzystując narzędzia internetowe, jak planuję swoje wędrówki. Także na chwilę przenosimy się przed ekran komputera, ale zaraz potem wracamy znowu na szlak. Przy komputerze zaprezentuję Wam takie przykładowe planowanie trasy, pokażę Wam serwisy internetowe, z których korzystam, i zwrócę Wam uwagę na kilka ciekawych elementów. Oczywiście wszystkie te serwisy, które będę Wam pokazywał, mają dużo więcej możliwości niż to, co ja Wam dzisiaj pokażę. Ja skupię się tylko na kilku wybranych elementach, z których najczęściej korzystam. Jeśli wybieram się w góry, w polskie góry, to pierwsza strona internetowa, z której korzystam, pierwsza aplikacja, z której korzystam, to jest mapa turystyczna. I mapa turystyczna ma bardzo fajnie opracowane szlaki na terenie właśnie górskim, na terenach górskich. Więc jeśli wybieram się w góry, to jest mój pierwszy wybór. Chcę wybrać się z Węgierskiej Górki w okolice Baraniej Góry. Może zrobimy krótszą wycieczkę, bo chodzi tylko o przykład. Klikam więc na punkt, w którym chcę rozpocząć wędrówkę. Ustawiam jako początek trasy i powiedzmy, że końcem trasy będzie ten punkt tutaj, Magórka Wiślańska, więc klikam na ten punkt, ustawiam jako koniec trasy. No i co nastąpiło? Mapa turystyczna, sugerując się dostępnymi szlakami pieszymi, wyznaczyła mi taką oto trasę. Po pierwsze widzę, że dystans na mojej trasie to będzie 11,3 km. Serwis sugeruje, że będę potrzebował ponad 4 godziny, żeby tą trasę pokonać. Druga sprawa to mogę kliknąć tutaj profil wysokości. Po kliknięciu mogę sobie go rozciągnąć na
całą długość ekranu i zobaczę dokładnie, jak będzie wyglądało pokonywanie przewyższeń na tym odcinku. Tutaj widzę, że będę musiał podejść prawie 900 metrów, 886 metrów podejścia. Klikając na ten profil wysokości mogę sobie dokładnie przeanalizować, który fragment szlaku będzie najbardziej stromy, gdzie będzie odcinek płaski. Także tutaj widzę, że pierwszy kilometr i 300 metrów to będzie w zasadzie odcinek płaski. Potem mam to zasadnicze podejście. Po pokonaniu mniej więcej 1,5 km aż do 6 km do szczytu Glinne będę miał ciągłe podejście. Potem już zdobędę tą wysokość około 1000 metrów i już mniej więcej po takiej wysokości będę się tutaj poruszał. Także już tutaj mam dosyć dużo danych, dosyć dużo wiadomości na temat mojej planowanej wędrówki. Co mi ta trasa mówi w kontekście tego, jak mogę się orientować w terenie w czasie mojej wędrówki? Po pierwsze, mogę sobie oczywiście to przybliżyć i spojrzeć sobie na układ poziomic. Poziomice to są linie na mapie, które łączą punkty o tej samej wysokości. Widzę, że tutaj szlak układa się w pewien sposób prostopadle do poziomic, co mi informuje o tym, że będą tutaj fragmenty stromego podejścia. Widzę też, w jaki sposób szlak zakręca. Widzę, że będzie odcinek, w którym w pewnym momencie szlak odbije na północ. Będę się kierował praktycznie dokładnie w kierunku północnym, po czym nastąpi taki dosyć gwałtowny zakręt w kierunku południowego zachodu. Więc to na pewno będzie warty punkt do zapamiętania w kontekście orientacji w terenie. Na tym etapie planowania chcę zapamiętać jak najwięcej punktów charakterystycznych. Więc mogę się właśnie skupić na takich fragmentach, jak jakieś strome podejście, jak jakiś bardzo charakterystyczny zakręt na szlaku, przecięcie jakiegoś potoku. To wszystko sprawi, że będę mógł lepiej znać swoją pozycję w trakcie wędrówki. Oczywiście każdy szczyt również będzie takim punktem. Wróćmy na chwilę do profilu wysokości. Tutaj widzę, że osiągając szczyt Glinne, to będzie pierwszy fragment szlaku, po którym będę miał krótkie zejście. Więc znowu, nawet jeśli ten szczyt nie będzie w terenie oznaczony, to dochodząc do punktu, w którym rozpocznę zejście, będę miał bardzo dobrą orientację, będę wiedział, że to jest to miejsce mojej wędrówki. Co dalej? Oczywiście czytając mapę, widzę, że powinienem dojść do jakiejś hali, do jakiegoś terenu niezalesionego, pozbawionego drzew. I to znowu będzie dla mnie cenna informacja. Po dojściu do tego fragmentu, po wyjściu na otwartą przestrzeń, znowu będę wiedział, że w tym miejscu mojej planowanej trasy się znajduję. Ale zostawmy na moment jeszcze tę moją krótką wędrówkę, bo mapa turystyczna pozwoli nam zaplanować zdecydowanie dłuższe wędrówki w polskich górach. Załóżmy, że zaplanowaliśmy sobie na te wakacje przejście głównego szlaku sudeckiego i chcemy sobie wyznaczyć taką trasę właśnie w tej aplikacji, żeby sobie potem to wgrać do naszego urządzenia, za pomocą którego będziemy nawigowali, czy będziemy się wspomagać takim urządzeniem w terenie. Wiemy, że główny szlak sudecki ma swoje punkty skrajne w Prudniku i w Świeradowie Zdroju. Z Prudniku odnajduję sobie początek czerwonego szlaku, ustawiam jako początek trasy i mogę od razu kierować się w stronę Świeradowa. W Świeradowie odnajduję koniec czerwonego szlaku, ustawiam jako koniec trasy. Ale tutaj po szybkiej analizie widzę, że mapa turystyczna wyznaczyła mi najkrótszą trasę. Po rozwinięciu profilu wysokości zobaczę też, że mam tutaj najróżniejsze kolory szlaków. Na mnie interesuje główny szlak sudecki, więc klikam tutaj po prostu, żeby to było planowanie w jednym kolorze. I w tej chwili już mi mapa turystyczna przeliczyła trasę. Cała moja wędrówka teraz odbędzie się po czerwonym szlaku, po głównym szlaku sudeckim. No i mam profil wysokości, który mi daje bardzo cenne informacje. Informuje mnie o tym, na którym odcinku szlaku, jak strome podejścia będą mnie czekały. Także widzę na przykład, że tutaj mam bardzo długi odcinek szlaku, w zasadzie bez większych wzniesień. No a tutaj na przykład w Karkonoszach te przewyższenia są zdecydowanie większe. Także to też już jest jakaś informacja, która pozwala rozplanować wędrówkę, rozplanować siły. Ale wróćmy znowu do Węgierskiej Górki. Szybko zaplanujemy sobie znowu ten sam odcinek. I kiedy już stwierdzimy, że nasza trasa jest gotowa, zapoznaliśmy się z wszystkimi punktami charakterystycznymi, staramy się zapamiętać tą trasę na tyle, na ile to możliwe, możemy z poziomu tej strony internetowej wyeksportować plik GPX, który potem wgramy do naszego telefonu, czy do zegarka z GPS-em, czy do naszej nawigacji turystycznej. Także klikamy sobie pobierz GPX, pobieramy sobie ten plik. Oczywiście
dobrze zmienić jego nazwę na taką nazwę, która coś nam powie. Ja używam takiej prostej metody. Wysyłam sobie to z komputera na maila. W telefonie odbieram maila z tym plikiem, pobieram sobie ten plik na telefon i już z poziomu telefonu, czy to importuję do konkretnej aplikacji, na przykład Locus Map, czy do aplikacji Sunto, dalej z aplikacji Sunto na przykład do zegarka. Można to też za pomocą kabla tradycyjnym połączeniem wgrać po prostu do nawigacji turystycznej. I mapa turystyczna to jest serwis, z którego korzystam, jeśli chcę zaplanować wędrówkę w polskich górach. Natomiast jeśli chcę zaplanować wędrówkę poza terenem górskim, to wtedy korzystam ze strony mapy.cz. Na tej stronie znajdziecie po przełączeniu mapy na mapę outdoor. Znajdziecie mnóstwo szlaków turystycznych. W zasadzie w każdym rejonie, gdzie te szlaki zostały wyznaczone. Szlaki rowerowe, szlaki piesze. Także to jest strona, którą można śmiało wykorzystać właśnie do planowania poza obszarem górskim. Ale tutaj, żeby nie komplikować, zaplanujemy sobie dokładnie tą samą trasę, którą planowałem w mapie turystycznej. Przełączam sobie na planowanie. Wybieram sobie wędrówkę pieszą, zaznaczam punkt startu i zaznaczam punkt końcowy. No i znowu mapy CZ wyznaczyły mi w zasadzie dokładnie ten sam przebieg trasy, co mapa turystyczna. Ale tutaj jest kilka dodatkowych narzędzi, które można wykorzystać przy planowaniu takiej wędrówki. Cały czas mamy tutaj tak samo podgląd na poziomice, tak jak to było w tamtym wypadku. Natomiast tutaj również mamy tutaj profil wysokości, który możemy sobie przeanalizować. Możemy zobaczyć dokładnie, w którym miejscu jakie przewyższenia będziemy pokonywać. Ale jest coś takiego jak pogoda na trasie. Włączając tą pogodę na trasie, strona pokazuje mi, jakiej pogody mogę spodziewać się na jakim odcinku. No i strona zakłada, że ruszam teraz. Natomiast jeśli ruszałbym na przykład jutro o godzinie 12, to również mogę takie zmiany sobie tutaj wprowadzić i strona oszacuje mi tutaj, jakiej pogody na danym odcinku mogę się spodziewać. Mogę sobie też sprawdzić opad w tym miejscu i prędkość i kierunek wiatru. Powiedzmy, że celem naszej wędrówki będzie szałas, który tutaj jest na mapie zaznaczony. Na chwilę sobie wyłączę trasę i chcę sobie trafić do tego szałasu i potem wiem, że tutaj jest źródło. Chcę się dowiedzieć, w jakiej odległości to źródło jest i w jakim kierunku trzeba byłoby się udać, żeby do tego źródła trafić. Na mojej mapie papierowej tego źródła nie ma. Na mojej mapie w aplikacji Locus Map również tego źródła nie ma. Więc mogę sobie tutaj włączyć narzędzia i kliknąć w pomiar dystansu i powierzchni. Klikam sobie w to narzędzie, klikam sobie na szałas i jadę sobie do mojego źródła. Mam zmierzoną tą odległość. Jakie tutaj mam informacje? Po pierwsze widzę, że dystans z szałasu do źródła to jest 167 metrów i od razu aplikacja pokazuje mi azymut, na który trzeba byłoby się kierować. Mogę sobie już to zapamiętać, zapisać w notesie. Ten pomiar tej odległości mogę tak samo wyeksportować. Mogę go tak samo wyeksportować jako plik GPX i dokładnie w taki sam sposób, jak robiłem to z całą trasą mojego przemarszu, mogę go sobie zaimportować do aplikacji Locus Map, czy do zegarka, czy do nawigacji turystycznej i w ten sposób również ten krótki odcinek mi się w tej aplikacji wyświetli. Gdyby tego źródła tutaj nie było, to mógłbym zmierzyć odległość na przykład z szałasu do tego potoku. No i tutaj mam informację, że to będzie 350 metrów, azymut 89, czyli prawie idealnie na wschód. No i też od razu dostaję informację, jak będzie tutaj wyglądało nachylenie terenu, jak wygląda sprawa z przewyższeniem. Więc gdybym chciał dojść z tego szałasu do tego potoku, no to musiałbym 69 metrów zejść w dół. Tutaj mam inny potok, więc mogę zobaczyć, jak to będzie wyglądało w tym wypadku. No i od razu widzę, że mam po pierwsze mniejszą odległość, a po drugie poruszam się prawie po płaskim. Nie muszę schodzić 70 metrów w dół, żeby potem te 70 metrów się wspinać, więc w ten sposób również mogę sobie bardziej sensownie to moje biwakowanie zaplanować. Oczywiście dokładnie to samo mógłbym wyczytać z poziomic. Mając tradycyjną mapę papierową, analizując sobie przebieg poziomic, również bym zobaczył, że tutaj poruszam się w zasadzie na tej samej wysokości, nie przekraczam poziomicy, no a tutaj kilka poziomic jednak trzeba byłoby przekroczyć. Poza tymi pomiarami, poza wyznaczeniem trasy, mogę też sobie tutaj wyznaczyć po prostu punkty, które mnie interesują. Wybieram zaznaczanie punktów na mapie i na przykład sobie właśnie zaznaczam to źródło. Mogę je sobie nazwać.
nazwę je sobie woda. Mam podane dokładne współrzędne tego punktu. Zapisuję sobie. Znowu ten punkt mogę sobie wyeksportować i wgrać do mojego urządzenia, przy pomocy którego będę nawigował. Także w terenie, w dowolnym miejscu na tym szlaku mogę sobie wybrać ten punkt i włączyć prowadzenie do tego punktu. W ten sposób w najgorszych warunkach pogodowych, idąc po sznurku, powinienem do tego punktu trafić. Także podsumowując ten etap planowania, w tym momencie staram się zapamiętać jak najwięcej punktów charakterystycznych mojej trasy. Staram się zapamiętać ogólny zarys tej trasy. W tym momencie mogę też sobie obliczyć odległości do punktów, które mnie interesują w terenie, wyznaczyć sobie azymuty na te punkty i wszystko to mogę wyeksportować w postaci pliku GPX i w 99 przypadkach na tym kończy się moje planowanie wędrówki. Natomiast bardzo, bardzo rzadko idę o krok dalej albo o dwa kroki dalej i przechodzę do kolejnych serwisów. W tej chwili wchodzę do serwisu Moje mapy, klikam Utwórz nową mapę i teraz w tym miejscu mogę zaimportować ten plik GPX, który stworzyłem sobie, czy to w mapie turystycznej, czy w serwisie mapy.cz. Także wgram sobie tą trasę i teraz mam moją wędrówkę, trasę mojej wędrówki w mapach Google'a. I mogę sobie z mapy podstawowej zmienić widok na widok satelitarny i skorzystać z całego dobrodziejstwa zdjęć satelitarnych Google'a i zdjęć Street View. To znaczy, mogę sobie w zasadzie każdy fragment trasy przeanalizować, jak to będzie wyglądało. Tutaj widzę, że będą odcinki w zasadzie bez drzew. Tutaj widzę dokładnie halę, na którą planuję dojść. Po zbliżeniu widzę szałas, do którego będę chciał dotrzeć. Mogę zobaczyć, czy będzie tutaj źródło wody, które będę chciał odnaleźć. No i tutaj jest coś, co mogłoby wskazywać, że to będzie to źródło. To wygląda jak takie drewniane rynny, którymi często w terenie górskim jest właśnie odprowadzana woda. Więc jest to bardzo prawdopodobne, że to będzie właśnie to źródło. Także tutaj mogę już sobie bardzo dobrze przeanalizować teren, w którym będę się poruszał. Jeśli na przykład planujecie długą wędrówkę, to wrzucenie tego waszego śladu właśnie do moich map Google'a sprawi, że będziecie mogli też sprawdzić dokładnie, gdzie są sklepy. Ja z tego narzędzia korzystam właśnie przy planowaniu teraz w trakcie ultramaratonów. Na przykład maraton północ-południe, 1000 km przez Polskę, żeby wiedzieć, gdzie mogę spodziewać się stacji benzynowej, gdzie mogę spodziewać się jakiegoś sklepu. Trasę wrzuciłem sobie w te mapy i przeanalizowałem właśnie pod tym kątem. Nie pokazuję Wam tego, żebyście rozpracowali każdy metr swojej wędrówki, ale pokazuję Wam to po to, żebyście wiedzieli, jakie możliwości dzisiaj te narzędzia nam dają. Tutaj widzimy, że mamy możliwość skorzystania ze zdjęć Street View, także możemy kliknąć sobie, żeby tą halę radziechowską zobaczyć w mapach Google'a. I jak się przełączymy na mapy Google'a, wybierając tego chłopka ze Street View, możemy sobie go tutaj na halę rzucić. I już widzimy w całej okazałości miejsce, w które się wybieramy. Mamy zdjęcie, które wskazuje nasz szałas. No, bardzo ciekawe, czy ten szałas będzie wyglądał dokładnie w taki sam sposób. Tutaj widzimy ściana, drzwi. No i ostatnim serwisem, który chciałbym Wam pokazać, to jest serwis Google Earth. Ja korzystam z wersji w przeglądarce internetowej. Można też sobie zainstalować taką wersję na komputer. Natomiast ja z tego narzędzia korzystam już naprawdę ekstremalnie rzadko, tylko wtedy, kiedy chcę jakiś ciekawy, nietypowy obszar sobie zbadać. No i zobaczmy, co tutaj nam pozwoli zrobić strona Google Earth. Jesteśmy w tym rejonie, przez który będziemy wędrować. Mamy szczyt Glinne, który już na mapie widzieliśmy, że będziemy pokonywać. Mamy naszą halę, na której się znajduje nasz szałas, do którego będziemy zmierzać. I tutaj mamy taką ikonkę, która przełączy nas na widok trójwymiarowy. Klikamy i co się dzieje? Uzyskujemy widok trójwymiarowy terenu. No i teraz, korzystając z klawiatury, możemy sobie ten widok pochylać, analizować całą panoramę, zobaczyć, jak nasza wędrówka będzie wyglądała. To, o czym wcześniej nas informowały poziomy C, czyli że do tego etapu będziemy się cały czas wspinać, a potem ze szczytu Glinne powinniśmy mieć fragment zejścia, no to też widzimy na tym
trójwymiarowym modelu. I to jest też dobre ćwiczenie, żeby sobie sprawdzić, czy oczami wyobraźni dobrze potrafimy odczytywać teren na podstawie poziomic. Czyli możemy sobie przełączyć znowu na te nasze mapy CZ, zobaczyć sobie, jak tutaj się układają poziomice i wrócić do widoku Google Earth i zobaczyć, czy faktycznie tak byśmy to widzieli oczami wyobraźni. Także jest to nie tylko narzędzie do planowania trasy, ale jest to też narzędzie, które pozwoli nam sprawdzić właśnie naszą umiejętność czytania poziomic. Możemy się zbliżyć do naszej hali. Widzimy tutaj teraz ukształtowanie terenu. Tutaj gdzieś powinien znajdować się nasz szałas. Tutaj mamy prawdopodobnie to źródło. Widok na Babią Górę, na Pilsko. Z drugiej strony Barania Góra i Skrzyczne. Tak to wygląda od strony domowej przygotowania wyprawy. Tego narzędzia Google Earth czy wgrywania śladu w moje mapy Google'a. Z tego korzystam bardzo, bardzo rzadko. To traktuję jako taką ciekawostkę. Natomiast mapa turystyczna, serwis mapy.cz wykorzystuję najczęściej. Tak to wygląda od strony komputerowej, od strony domowej. A teraz możemy wracać w teren. Przygotowaliśmy sobie naszą trasę na komputerze. W zasadzie tak samo można zaplanować trasę w aplikacji w telefonie. Natomiast ja wolę planować na komputerze. Jest to dla mnie dużo wygodniejsze rozwiązanie. No i też widzę na dużym ekranie zdecydowanie większy obszar. Podstawą nawigowania w terenie jest to, żebyśmy znali swoją pozycję w terenie. A to tak naprawdę będzie możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy stale monitorować przebieg naszej wędrówki. Dojdziemy do jakiegoś zakrętu w terenie i już powinniśmy pamiętać, że to jest właśnie ten zakręt, który pamiętamy z mapy, z etapu planowania wędrówki. Kolejna sprawa to dokładanie do naszej trasy punktów charakterystycznych, których nie znaleźliśmy na mapie w czasie planowania wędrówki, a znaleźliśmy je w terenie. Na przykład trafimy na jakiś szałas pasterski, na jakąś wiatę. Nie było tego na mapie. Warto wtedy się zatrzymać. Na pewno takimi miejscami wartymi odnotowania, zapisania sobie w urządzeniu będą właśnie wszelkiego rodzaju wiaty, szałasy, schrony, ale też na przykład źródła wody. A i na szlaku trafiam takie miejsce. Moja mapa nie pokazuje tego zabudowania. Tak, mamy jakiś stolik, ławkę. Niestety oczywiście mamy też śmieci, ale co najważniejsze, mamy spory kawałek zadaszonego miejsca i osłoniętego od wiatru tymi ścianami. Także mamy tak naprawdę gotowe schronienie na wypadek jakiegoś załamania pogody. Ja mogę sobie to miejsce zapamiętać w telefonie. Mogę sobie po prostu zapamiętać współrzędne tego miejsca, oznaczyć je w aplikacji. To dzięki temu, że wpiszę sobie te koordynaty, będę mógł szybko do tego miejsca trafić. Także mogę sobie wejść w menadżer punktów, dodać punkt, nowy punkt na mapie, moja lokalizacja. Mogę sobie wpisać nazwę chatka i zapisać. W tej chwili punkt mam zapisany. Pojawił mi się tutaj znaczek i w razie gdybym musiał szybko do tego punktu wrócić, będę mógł po prostu nawigować przy użyciu tej aplikacji bezpośrednio do tego punktu. Moim zdaniem zawsze warto mieć dwa urządzenia, które pozwolą nam nawigować przy użyciu GPS-a. W razie awarii jednego zawsze to drugie może nas poratować. No ale oprócz tego, że zabieramy ten telefon, zabieramy też mapę papierową i zabieramy kompas. Zawsze podstawą naszego działania powinna być po prostu umiejętność korzystania z naszego ekwipunku. Jeśli zabieramy w teren tylko mapę i kompas, super. Pod warunkiem, że wiemy, jak z tego skorzystać w sytuacji awaryjnej. Jeśli zabieramy tylko GPS-a, telefon, ok, zabierzmy jakiś zestaw zapasowy, jakieś urządzenie zapasowe i też nauczmy się z tego korzystać. Jeśli stracimy orientację co do miejsca, w którym się znajdujemy, to w pierwszej kolejności powinniśmy się zatrzymać i przeanalizować naszą wędrówkę, właśnie wrócić w pamięci do tych punktów charakterystycznych, co mieliśmy po drodze. Czy ten zakręt, który pamiętamy z planowania wędrówki, już był? Czy ten szczyt, na który mieliśmy wejść, już minęliśmy? To wszystko powinno nam zmniejszyć to nasze pole poszukiwania miejsca, w którym się znajdujemy. A jeśli to nie pomaga, trzeba po prostu zawrócić, wrócić po swoich śladach,
do miejsca, które znowu będziemy kojarzyli, które, do miejsca, w którym rozpoznamy któreś z tych punktów charakterystycznych z naszej mapy. Natomiast bardzo często jest to krok, którego nie podejmujemy z jakichś dziwnych powodów. Wolimy przejść do przodu, brnąć do przodu, w efekcie oddalając się od miejsca, w którym powinniśmy być, zamiast po prostu zatrzymać się i wycofać, wrócić po swoich śladach. Gdy już pakujemy się do wyjścia w teren i zabieramy naszą elektronikę, zabieramy mapę, kompas, to spakujmy też taki podstawowy zestaw awaryjny. Ja nie lubię określenia zestaw przetrwania, zestaw survivalowy, bo to się cały czas kojarzy z jakimś takim podejściem do survivalu w stylu Rambo, czy z jakimś takim bardzo militarnym podejściem. A tak naprawdę tu chodzi o garść takich najważniejszych przedmiotów, które pozwolą zażegnać jakieś problematyczne sytuacje w terenie. Temat samego zestawu awaryjnego zostawię na inny film, bo warto temu poświęcić cały odcinek szkoły biwakowania. Natomiast w tym zestawie na pewno musi się znaleźć dobra latarka. Szczególnie jeśli wędrujemy po górach wczesną wiosną, czy późną jesienią, zimą, kiedy tego światła dziennego jest stosunkowo niewiele. Jedną chyba z najważniejszych funkcji, chyba wszystkich aplikacji, które służą do turystyki, do nawigowania w turystyce, jest to, że możemy nagrywać ślad naszej wędrówki. I to może mieć szczególne znaczenie właśnie wtedy, kiedy poruszamy się w terenie, gdzie takich punktów charakterystycznych jest bardzo mało, albo w sytuacji, kiedy poruszamy się w bardzo kiepskich warunkach pogodowych, przy bardzo niewielkiej widoczności. Że w razie zagubienia, w razie sytuacji jakiejś awaryjnej, będziemy mogli po prostu wrócić jak po sznurku, patrząc w ekran naszego urządzenia, będziemy mogli wrócić jak po sznurku na trasę, którą wędrowaliśmy, aż do miejsca, w którym już po prostu będziemy pewni, gdzie jesteśmy. Natomiast jeśli chcielibyście korzystać właśnie z takiego nagrywania śladu, to tutaj odradzałbym wykorzystywanie do tego telefonu, dlatego że moim zdaniem telefon powinien być tym narzędziem, w którym będziemy oszczędzali baterię i będziemy traktowali go jako taki awaryjny sposób na wezwanie pomocy. Także lepiej nagrywać trasę, nagrywać ślad wędrówki, czy to na zegarku, czy na nawigacji turystycznej, tak żeby nie obciążać baterii telefonu. Zabierając telefon w teren, nawet na jednodniowe wyjście, zawsze warto spakować powerbank i odpowiedni kabel, który będzie pasował do naszego telefonu, bo takie historie też się zdarzają. Ktoś spakuje powerbank, spakuje telefon, ale nie zabierze kabla, żeby te dwa urządzenia ze sobą połączyć. Zbliżam się powoli do chaty, do szałasu, który wyznaczyłem na trasie mojej wędrówki. Już ten szałas tam widać. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jestem w tym miejscu, dochodzi do załamania pogody. Widzę na 2-3 metry jest śnieżyca, mgła. Na szlaku jest świeżo nawiany śnieg, także nie wiem, którędy mam wędrować. No i oczywiście nie widzę tego szałasu. Jak mogę teraz wykorzystać narzędzia nawigacyjne, które ze sobą zabrałem? No oczywiście ktoś powie, mogę wyjąć mapę, kompas, wyznaczyć azymut na ten szałas i w ten sposób sobie poradzić. Oczywiście w sytuacji podręcznikowej jest to jak najbardziej do zrobienia, no bo każdy podręcznik w takiej sytuacji powie, że najpierw trzeba ustalić swoją lokalizację. Jeśli nie znamy swojej lokalizacji, to możemy na przykład metodą wcięć wyznaczyć dwa punkty w terenie, które potrafimy nazwać, wymierzyć azymut na te dwa punkty, wyrysować linię tego azymutu na mapie, no i te linie przetną się w punkcie, w którym my się znajdujemy. No to znajdźmy teraz jakieś punkty charakterystyczne, na które możemy takie azymuty wyznaczyć, co do których lokalizacji jesteśmy pewni. Ja ten teren znam, więc ja wiem, że tam jest Barania Góra, ale tak naprawdę nie widzę wierzchołka. W tym momencie absolutnie nie jestem w stanie takiego pomiaru zrobić, bo warunki pogodowe w tej chwili mi na to nie pozwalają. Jak wyjrzę sobie na drugą stronę stoku, gdzie pewnie też bym szukał jakiegoś szczytu na mapie, po tej stronie jest jeszcze gorzej. Absolutnie nie ma żadnych szans, żebym dokonał w tej chwili takiego pomiaru,
żebym dokonał takiego pomiaru i na tej podstawie mógł znaleźć swoją dokładną lokalizację, żeby potem na mapie wyznaczyć azymut na chatkę. Zastanówmy się, co możemy zrobić, wykorzystując te narzędzia elektroniczne, które mamy przy sobie. Mam w tej chwili uruchomioną aplikację Locus Map. Widzę swoją pozycję, widzę, że znajduję się na czerwonym szlaku. No i widzę też chatkę, którą sobie importowaliśmy wcześniej do tej aplikacji, wyznaczając trasę na komputerze. Więc co teraz mogę zrobić w sytuacji, kiedy nie widzę przed sobą nic? Mogę kliknąć na ten punkt. Od razu dowiem się, że jestem 205 metrów od tego punktu. Klikając w strzałeczkę mogę rozwinąć menu czynności, które mogę wykonać i mogę włączyć prowadzenie. I w tej chwili wyświetliła mi się tutaj taka wirtualna strzałka, która będzie mnie prowadzić bezpośrednio do chatki. Jak rozpocznę marsz, to tutaj w górnej części ekranu zobaczycie strzałeczkę, która będzie wskazywała kierunek, w którym mam się poruszać. Jeśli zboczę z kierunku do chatki, to po pierwsze ta strzałka będzie mnie kierowała, gdzie mam się poruszać, a po drugie strzałka wskazująca moje położenie również wskaże mi, że poruszam się w złym kierunku. Także spróbuję znowu ustawić się w kierunku chaty. Już widzę, że poruszam się w prawidłowym kierunku i że odległość do chaty maleje. Jeśli wydaje Wam się, że taki scenariusz, że będziecie znajdowali się 100 metrów od jakiegoś obiektu i nie będziecie w stanie do niego trafić, jest mało prawdopodobny, to uwierzcie mi, że jest to przeświadczenie błędne. Także w skrajnej sytuacji naprawdę takie wędrowanie po sznurku może się okazać jedynym możliwym wyjściem. Wskazuje, że jestem 20 metrów od obiektu. Zobaczymy, jak dokładnie aplikacja w telefonie wskazała to miejsce. Pokazuje, że jestem 2 metry od punktu. I tak się składa, że całkiem niedawno właśnie tutaj miała miejsce akcja GoPro. Turyści wędrowali tym szlakiem w czasie załamania pogody i tutaj się schronili, byli już dosyć mocno wychłodzeni, nie było możliwości samodzielnego marszu, musieli się tutaj schronić i właśnie tutaj stąd ich ratownicy odbierali. Także takie miejsce na pewno ważną rolę pełnią na górskich szlakach. No i wracając do tego, co mówiłem wcześniej, że bardzo często mamy narzędzia, które pozwolą nam wyjść z jakiejś opresji, ale nie potrafimy z nich wykorzystać, albo nie mamy tej świadomości, że takie narzędzie przy sobie mamy, bo skoro mamy sprawny telefon, możemy zadzwonić po GoPro, to równie dobrze mogliśmy wcześniej zainstalować sobie różne aplikacje, które działają również offline, które nas mogą doprowadzić z powrotem na szlak. W tej chwili ja wykorzystałem aplikację do tego, żeby mnie doprowadziła do tej chaty, natomiast równie dobrze ona mogłaby mnie doprowadzić z powrotem do szlaku. Ja mogę zaznaczyć dowolne miejsce na mapie, czyli na przykład mogę zaznaczyć jakieś dowolne miejsce na szlaku i również włączyć takie prowadzenie do tego miejsca. Załóżmy sobie właśnie taką odwrotną sytuację. Zboczyłem gdzieś ze szlaku, nie znam swojej lokalizacji, nie mam tej aplikacji, jestem poza szlakiem, jestem w miejscu, w którym znajduje się kropka. No co mi pozostaje? Pozostaje mi dzwonić po GoPro. Ale jeśli mam tą aplikację, lokalizuję swoje położenie, przytrzymuję palcem miejsce na szlaku, rozwijam menu, klikam włącz prowadzenie i już aplikacja pokazuje mi strzałkę, pokazuje mi odległość 82 metry do szlaku i pokazuje mi strzałkę, w jakim kierunku mam się poruszać. Jak rozpocznę ruch, to strzałka oczywiście będzie reagowała na to, w jaki sposób się poruszam. Także takie proste zastosowanie tej aplikacji już pozwoli mi powrócić na szlak. No i oczywiście w zasadzie to samo możemy zrobić, korzystając z mapy i z kompasu. Możemy wyznaczyć azymut na dowolne miejsce na szlaku i kierując się na ten azymut na szlak powrócić. Tylko tutaj wracam znowu do tego, że żeby wyznaczyć azymut, trzeba znać swoje położenie. Tylko wtedy możemy wyznaczyć azymut w terenie, kiedy wiemy dokładnie, w jakim miejscu się znajdujemy. A skoro dochodzi do jakiejś sytuacji awaryjnej, skoro dochodzi do zagubienia, no to znaczy, że niestety już ten moment przegapiliśmy. Przy dobrej pogodzie możemy znaleźć punkty charakterystyczne, które znowu musimy znać, bo musimy umieć je zlokalizować na mapie. I możemy metodą wcięć
naszą lokalizację sobie ustalić, potem wyznaczyć azymut. No ale znowu, sytuacje awaryjne najczęściej nie zdarzają się przy pięknej pogodzie, tylko właśnie wtedy, kiedy dochodzi do załamania pogody i coś sprawia, że z tego szlaku zboczyliśmy, coś sprawia, że zgubiliśmy drogę, że zboczyliśmy z naszej ścieżki. Powiedzmy sobie jeszcze dwa słowa o urządzeniach, jakich możemy używać do nawigowania. I proszę Was, nie doszukujcie się tutaj żadnego materiału sponsorowanego. Żadna z tych firm, żaden z producentów tych przedmiotów tutaj nie sponsoruje tego odcinka. To są wszystko moje urządzenia, których używam od długiego czasu. Ja skupiam się i pokazuję Wam przede wszystkim to, co możemy zrobić przy użyciu telefonu, no bo to jest to urządzenie, które każdy z nas posiada. Natomiast oczywiście na rynku mamy bogaty wybór nawigacji turystycznych. Jaka będzie zaleta w stosunku do telefonu? No, największa zaleta jest taka, że to jest niezależne urządzenie, także możemy oszczędzać baterie w telefonie, używać takiej nawigacji. Kolejna sprawa to najczęściej są to urządzenia dosyć odporne mechanicznie na najróżniejszego rodzaju uszkodzenia. Ekrany w tych nawigacjach bardzo dobrze działają. To jest akurat ekran dotykowy. On bardzo dobrze działa nawet kiedy jest mokry, kiedy jest pokryty wodą, pokryty szronem. No, natomiast jest to urządzenie już dosyć leciwe, rozdzielczość jest taka troszkę kwalifikująca to urządzenie do Muzeum Techniki. Na pewno nie uzyskamy tutaj takich szczegółów na mapie jak na ekranie smartfona. Natomiast w zasadzie wszystko to, co możemy zrobić przy wykorzystaniu aplikacji na przykład Locus Map, czy aplikacji Maps.me, czy mapy.cz, to w zasadzie to urządzenie potrafi robić to samo, możemy robić to samo. No i od kilku lat nowością są zegarki, które również umożliwiają nawigację, zegarki z odbiornikami GPS. I tutaj działa to również bardzo podobnie, tutaj też mogę sobie wgrać trasę, mogę zapisywać trasę mojego marszu, mogę sobie w aplikacji w telefonie stworzyć punkty, które sobie potem wgram na zegarek i również zegarek będzie mnie po śladzie do tych punktów prowadził. Ja Wam szczerze polecam przede wszystkim opanowanie tych aplikacji, które są dostępne na telefon. Natomiast tak jak mówię, jeśli chcecie opierać się wyłącznie na nawigacji elektronicznej, to zadbajcie o to, żeby nie mieć tylko jednego urządzenia, żeby mieć przynajmniej dwa urządzenia, tak żeby ten telefon awaryjnie zachowywać jego baterię. No i to też nie chodzi o to, żeby korzystać z takiej aplikacji w ten sposób, że idziemy w terenie z nosem wklejonym w ekran smartfona. Nie, to chodzi o to, żeby sobie wgrać tą trasę, ale pamiętać trasę, mieć w głowie przebieg trasy, wiedzieć, jakimi szlakami będziemy się poruszać, a tylko od czasu do czasu kontrolować sobie przebieg tej wędrówki. W czasie postoju, w czasie przerwy zerknąć na mapę, czy to będzie właśnie mapa w smartfonie, czy mapa papierowa, czy jesteśmy w tym miejscu, w którym nam się wydaje, że jesteśmy. Tutaj jeszcze zapomniałem dodać, że to urządzenie jest zasilane na zwykłe paluszki, zwykłe baterie, dlatego też to jest moja podstawowa nawigacja, jeśli chodzi o ultramaratony rowerowe, bo nie muszę się przejmować ładowaniem tego urządzenia, kupuję zapas paluszków i w każdej chwili mogę baterię wymienić. No i nieodłącznie wyruszamy w teren z telefonem, zawsze zabieramy powerbank i odpowiedni kabel. Zerknijmy jeszcze na kilka danych, które potrafi nam dostarczyć ta aplikacja. No tutaj widzimy na przykład czas do zachodu słońca, także wiemy doskonale, ile światła dziennego nam zostało. Każde z tych urządzeń, które Wam pokazywałem, ma też funkcję kompasu, także możemy wykorzystywać to urządzenie po prostu jak tradycyjny kompas i za pomocą tego dokonywać pomiarów. Tutaj
Często też znajdziemy informacje o deklinacji. W tym filmie pomijam temat deklinacji, bo to i tak będzie już dosyć długi, rozbudowany materiał, także miejcie świadomość, że coś takiego jak deklinacja istnieje, trzeba sobie o tym poczytać. W trakcie ruchu oczywiście poda nam prędkość, z jaką się poruszamy, poda nam wysokość, na jakiej się znajdujemy. Także darmowa aplikacja, a daje nam bardzo dużo możliwości. No dobrze, ale zostawmy tą elektronikę GPS-a, wróćmy na chwilę do nawigacji analogowej. Tak jak mówię, to jest cały czas umiejętność, którą warto pielęgnować, warto sobie odświeżać. Ja zrobiłem kiedyś już taki film o nawigacji, o azymucie. Jeśli chcielibyście sobie tą wiedzę odświeżyć, to zapraszam do tamtego filmu. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam szybciutko temat przypomnieć. Cały czas są takie sytuacje, w których umiejętność wyznaczenia azymutu może nam się w terenie przydać. To są trzy kompasy, których ja używam. Nie będę w ogóle wchodził w dyskusję na temat różnic między kompasem a busolą. Jest to spór tak naprawdę akademicki. Moim zdaniem w trakcie naszej wędrówki, w trakcie naszej działalności turystycznej właśnie tego typu kompasy, takie breloki w zasadzie powinny stanowić nasze obowiązkowe wyposażenie. Dlaczego? No wracam tutaj do tego, o czym mówiłem, czyli o stałej kontroli miejsca, w którym się znajdujemy w trakcie wędrówki. Jeśli sobie przyczepimy taki kompas do ramienia plecaka, czy będziemy go mieli gdzieś pod ręką, to cały czas będziemy mogli kontrolować kierunek, w którym się poruszamy, no a tym samym, jeśli będziemy mieli zapamiętaną trasę naszego przemarszu, no to łatwiej będzie nam się orientować, na którym odcinku szlaku jesteśmy. Wyznaczając naszą trasę na komputerze, widzieliśmy, że były odcinki, w których szlak przebiegał na północ, potem szlak skręcał na zachód i taki prosty kompas już nam wystarczy do tego, żeby kontrolować, śledzić przebieg tej wędrówki. Zerkniemy raz na jakiś czas na wskazania tego kompasu i będziemy widzieli. Ok, to jest ten odcinek, w którym odbijam na północ, czyli jestem na tym etapie wędrówki. Natomiast ten kompas, no to już zdecydowanie bardziej rozbudowane narzędzie. Zresztą jego czas powoli się kończy, bo tworzy tu już się dosyć duży bąbelek powietrza. Mamy tutaj lusterko. To lusterko pełni kilka funkcji. Pierwsza, najważniejsza, to jest oczywiście kontrola swojego wyglądu, zanim sobie zrobimy selfie na Instagrama. Jak już sobie zrobimy to selfie, to wtedy też możemy to lusterko wykorzystać do pomiaru azymutu w ten sposób, że patrzymy przez przyrząd celowniczy, mamy tutaj takie miejsce przeznaczone do celowania i z poziomu wzroku możemy wybrać sobie punkt charakterystyczny, na który chcemy się kierować i w odbiciu w lusterku widzimy wartość, którą wskazuje nam limbus. No a sam azymut to nic innego jak kąt między północą a kierunkiem naszego marszu. Jak spojrzymy sobie na tarczę kompasu, zobaczymy, że te kierunki zostały rozpisane na okręgu. Całość to jest 360 stopni. No i z tego też wynika, że kierunek północny znajduje się na wartości 0 stopni. Kierunek wschodni to będzie 90 stopni. Południowy 180, zachodni 270. Także wiedząc o tym, już intuicyjnie będziemy mogli pewne azymuty wyznaczać. Jeśli spojrzymy na mapę i zobaczymy, że miejsce, do którego chcemy zmierzać, jest dokładnie na zachód, wiemy, że to będzie wartość około 270 stopni. Każdorazowo więc, żeby wyznaczyć azymut, będziemy musieli zmierzyć właśnie ten kąt. Kąt między północą a kierunkiem naszego marszu. Jeśli będziemy robili to na mapie, to potraktujemy nasz kompas tak jak kątomierz, zmierzymy właśnie kąt między punktem A, w którym się znajdujemy, i punktem B, do którego chcemy zmierzać. Pracując z kompasem musimy mieć świadomość, że wszystkie obiekty, które są metalowe, które mają swoje pole magnetyczne albo elektromagnetyczne, będą zakłócały pracę igły magnetycznej. Jeśli tutaj przyłożę sobie do gwoździa ten kompas, to igła magnetyczna będzie na to reagować. Gdyby tutaj gdzieś w podłodze też były wbite gwoździe, to igła też nam się może odchylić i nasz pomiar nie będzie prawidłowy. Pamiętacie, jak na komputerze mierzyliśmy odległość do źródła, które było zaznaczone na mapie? Ten serwis internetowy po dokonaniu tego pomiaru podał nam azymut 254, azymut z chatki, z tego szałasu, w którym teraz się znajdujemy, do źródła wody. Azymut 254
Żeby teraz praktycznie wykorzystać tą wiedzę, ja ustawiam na tarczy limbusa wartość 254. Tutaj mam podziałkę co 2 stopnie, więc ustawiłem sobie tą wartość. Tutaj na przedłużeniu tej linii będzie znajdował się kierunek mojego marszu, żeby dojść do źródła. I co teraz muszę zrobić? Muszę obracać kompasem tak, aby właśnie igła wskazująca północ znalazła się w miejscu, gdzie jest północ na limbusie. I teraz w tym miejscu na przedłużeniu tej strzałki tutaj znajduje się kierunek marszu. Więc jeszcze raz. W domu planując trasę, wykonany pomiar pokazał, że z tego miejsca, wyznaczając azymut 254, dojdziemy do źródła. Komputer wyliczył nam też konkretną odległość do tego źródła. Także ja sobie ustawiłem na tarczy, na przedłużeniu mojej strzałki kierunkowej, wartość 254. I w tej chwili, wykorzystując właśnie lusterko, mogę odczytywać w lusterku, co się dzieje z igłą magnetyczną, i obracam kompasem tak długo, aż zobaczę, że igła magnetyczna jest dokładnie w miejscu północy na limbusie. To znaczy igła magnetyczna dokładnie pokrywa się z północą na limbusie. I teraz, wykorzystując ten celownik, to miejsce do celowania, wyszukuję sobie jakiś punkt charakterystyczny w tym miejscu. Widzę, że tam jest drzewo, konkretne drzewo sobie zapamiętuję. Na tym etapie mogę schować kompas, bo pamiętam to drzewo, które jest na tym moim azymucie, i mogę rozpocząć marsz. Jeśli pomiar wykonany na komputerze był prawidłowo, to pokonując dystans, który nam wtedy wyszedł, powinienem dotrzeć do źródła wody. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Wzrok cały czas mam utkwiony na tym punkcie, który znajdował się właśnie na azymucie 254. Komputer nam podał odległość 167 metrów. Także ja mogę w tym wypadku liczyć kroki, żeby oszacować tę odległość. No i zaraz zobaczymy, czy ta wiedza i wykorzystanie kompasu w tym wypadku nam się do czegoś przydało. No bo według mapy, według jednej mapy tego źródła w ogóle nie było, według drugiej mapy źródło było, ale nie prowadziły do niego żadne ścieżki. Dlatego w tym wypadku musimy właśnie opierać się na wskazaniach kompasu. Oczywiście moglibyśmy tak samo do tego wykorzystać aplikację, tak jak prowadziła nas aplikacja do szałasu. Tak samo można byłoby zaznaczyć właśnie ten punkt, który jest źródłem wody, i też powinno nas do tego miejsca to urządzenie doprowadzić. Już tutaj chyba widzę drewniane rynny, które widzieliśmy też na zdjęciu satelitarnym. Także wszystko wskazuje na to, że pomiar był prawidłowy, wskazanie kompasu było prawidłowe. To jest to drzewo, które sobie zapamiętałem. To drzewo bez kory. Widziałem je z tamtej odległości. No i tak, mamy tutaj rynienki, osłonięte źródełko. Także mamy wodę. Prosta metoda zadziałała. Woda jest. No i właśnie to jest taki przykład praktycznego wykorzystania kompasu w terenie. Gdy znajdziecie się w jakimś miejscu, którego lokalizację znacie, bo to jest ta podstawa, żeby wyznaczyć azymut. Byłem w szałasie, także miałem taki punkt, co do którego byłem pewny. Miałem na mapie zaznaczone źródło. Mogłem wyznaczyć do tego źródła azymut. W tym wypadku robiłem to na komputerze, ale jeśli miałbym ten punkt zaznaczony na mapie papierowej, to również mógłbym taki azymut wyznaczyć. Tutaj znowu odsyłam do filmu o wyznaczaniu azymutów. No i w ten sposób dotarłem do miejsca, w którym znajduje się woda. Kolejna sytuacja, w której możemy praktycznie skorzystać z umiejętności wyznaczania azymutów na mapie i w terenie, może mieć miejsce wtedy, kiedy będziemy wędrowali po szlaku. Cały czas będziemy kontrolowali swoją pozycję. No i dojdziemy do fragmentu szlaku, który jest na jakimś otwartym terenie. Szlak wskazują nam tyczki. No i znowu, sytuacja jest taka, że mamy ograniczoną widoczność. Dochodzimy do tyczki. Może widzimy jeszcze tyczkę za nami.
ale dochodzimy do tyczki i przed nami mleko, mgła. Nie widzimy kolejnej tyczki. Znając swoją pozycję mniej więcej na mapie, mierzymy azymut, sprawdzamy, w jakim kierunku przebiega szlak, czyli przykładamy krawędź kompasu do naszego szlaku, do krawędzi szlaku. Orientujemy limbus północ na limbusie z północą na mapie, no bo pamiętamy, że wyznaczając azymut na mapie, nie interesuje nas igła magnetyczna, używamy kompasu tak jak kątomierza. Dostaniemy jakąś konkretną wartość i wtedy tą wartość przenosimy w teren, czyli dokonujemy pomiaru z miejsca, w którym stoimy. Stawiamy kompas tak, żeby igła magnetyczna wskazująca północ pokryła się z północą na limbusie. No i wtedy właśnie w przyrządzie celowniczym na przedłużeniu naszej strzałki kierunkowej uzyskamy kierunek przebiegu szlaku. I w takim skrajnym wypadku nie pozostaje nam nic innego jak marsz z kompasem przed oczami i kontrolowanie tego, żeby igła wskazująca północ nie odchylała się od tego wskaźnika północy na limbusie, czyli musi być cały czas między tymi liniami wskazującymi północ na limbusie. I w ten sposób wędrujemy w sytuacji, kiedy nie mamy do dyspozycji GPS-a, mamy do dyspozycji tylko kompas, ale tak jak mówię, tutaj podstawą jest cały czas to, że musimy znać swoją lokalizację, przynajmniej mniej więcej. Wtedy cały czas jest ryzyko popełnienia jakiegoś błędu pomiaru, ale ten błąd nie powinien być dramatyczny. Dopóki nie poruszamy się w terenie z przepaściami, z bardzo jakimiś niebezpiecznymi miejscami, to możemy sobie na to pozwolić. W terenie, w którym takie niebezpieczeństwa mogą na nas czyhać, w zasadzie jest to postępowanie już bardzo ryzykowne. No i pamiętajcie też, że dla skutecznej wędrówki na azymut musicie też w miarę skutecznie szacować odległość, którą pokonujecie. W łatwym terenie można to szacować na podstawie czasu. Natomiast gdy teren staje się trudniejszy, gdy mamy do pokonania różne przeszkody, no to wtedy musimy się uciekać w zasadzie do żmudnej metody liczenia kroków. Umiejętność korzystania z mapy, z kompasu, to są nadal bardzo ważne umiejętności. Podlinkuję pod tym filmem moje starsze filmy właśnie traktujące o azymucie i o marszu bez mapy. Natomiast no, dzisiaj te urządzenia służące do nawigacji satelitarnej są coraz lepsze, coraz wydajniejsze, coraz bardziej niezawodne. Nigdy bym im nie zaufał w 100%. Zawsze chcę mieć przy sobie jakiś sposób analogowej nawigacji, jakiś sposób do tego, żeby analogowo, bez zależności od baterii, bez zależności od GPS-a, żeby się odnaleźć w terenie. No i możliwości tych serwisów internetowych typu Google Maps, zdjęcia Street View, to też nie pokazuję Wam tego po to, żeby Was nakłaniać do tego, żebyście każdy centymetr wędrówki zaplanowali dokładnie, przejrzeli każdy centymetr trasy, bo to też nie o to chodzi, żeby sobie rozpracować wędrówkę do tego stopnia. Chcę Wam tylko pokazać po prostu, jak duże możliwości te serwisy nam dają. Wykorzystajcie to w takim zakresie, w jakim uznacie za stosowne. Ja pamiętam w swojej działalności dwie takie sytuacje, gdy faktycznie warunki na szlaku stały się takie, że widziałem na 2, na 3 metry maksymalnie. Była zamieć śnieżna, bardzo trudne warunki, szlak bardzo szybko zasypywany, zawiewany śniegiem, także nie było możliwości wędrówki po śladzie, po szlaku. Tak się złożyło, że oba te zdarzenia miały miejsce na Babiej Górze. No co mogłem zrobić w tamtej sytuacji? Mogłem albo się zatrzymać i w tej zamieci śnieżnej, w porwistym wietrze wyznaczać azymut na mapie i kierować się wskazaniem kompasu, albo mogłem wyjąć GPS-a, uruchomić i kierować się wskazaniami tego urządzenia. Oczywiście zrobiłem to drugie i bez najmniejszego problemu poruszałem się jak po nitce po tym śladzie, który mi wskazywał GPS, i dotarłem do miejsca, do linii lasu, do granicy lasu, gdzie już sytuacja była zdecydowanie spokojniejsza. Warto sobie uświadomić to, że właśnie nasz telefon i kilka prostych aplikacji może nas nieraz z takich sytuacji po prostu wybawić. Także to wszystko w tym odcinku Szkoły Biwakowania. Mam nadzieję, że ten film
ułatwi Wam planowanie Waszych przyszłych wędrówek. W niedalekiej przyszłości w szkole biwakowania chciałbym też poruszyć właśnie temat zestawów przetrwania, ale od takiej praktycznej, turystycznej strony, bez jakiegoś tam Rambo zacięcia. Na pewno chciałbym też w tym roku przygotować taki film o planowaniu wędrówek, planowaniu tras, ale poza szlakami, no bo dzisiaj skupialiśmy się na takiej typowo turystycznej działalności, kiedy wędrujemy po szlakach. Natomiast chciałbym też taki przygotować film już trochę dla bardziej, powiedzmy, zaawansowanych, czy dla ludzi, którzy chcą się wybrać na jakieś wędrówki już w dalsze rejony, gdzie wędruje się poza szlakiem, albo są to szlaki bardzo rzadko uczęszczane, także taki film też pewnie się pojawi. Dziękuję za wsparcie dla kanału. Pamiętajcie, że możecie wspierać kanał w serwisie Patronite, możecie wspierać kanał robiąc zakupy w sklepie Bushcraftowy, także bardzo dziękuję za wszystkie te formy wsparcia. No i niedługo widzimy się w kolejnych filmach.